Witam serdecznie, drogie lwy, na czytaniu tygodniowym. Lecimy, 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 moi drodzy. Lecimy, bo zaraz padnę. I ile mogę, to dogram, a ile... Jak nie zdołam, to jutro, bo dzisiaj chyba gorączka mnie zeżre za chwilę. Co dla lwów? Jaka jest strata? Jaka jest strata? Słowo. Cofnięcie się do przeszłości. Dobra, coś się nie uda komuś, idziecie w świat, czyli czysta droga, czyli kogoś gnacie, kogoś wypierdzielacie ze swojego życia, autentycznie, wy taki wypierdziel porządny, chodzi o osobę, uwaga na oszustwo, uwaga na kanciarstwo, słuchajcie, uwaga na, też na złodzieja, kurde, na takiego emocjonalnego migranta, ale coś tam się uda. Osoba z energii. No macie takie, powiem wam, że wyszły na trzy miecze wyszły. Dobrze, że dziesiątka mieczy do góry nogami. Dobrze, że trójka jest przykryta damą z królową denarów. Słuchajcie, ale coś wywalacie. Coś wywalacie, jest walka, słuchajcie, z wodnikiem. Być może pomoże tutaj walka z wodnikiem. Być może być z bliźniętami, może być... No, może być zwago, tak? Może być zwago, walka tutaj, ale stajecie, słuchajcie, pięknie do walki ogólnie. Nie dajecie się w uczuciach przede wszystkim, nie dajecie się w uczuciach, nie dajecie się zwieść, dajecie po prostu czemuś odejść. Odwalacie to tak, jakbyście odsiewali plewy od ziarna, od coś, co jest wartościowe, zostawiacie tak naprawdę przy sobie, a coś, co jest naprawdę takie, coś, co wam nie służyło, odsuwa się, słuchajcie, od was i wchodzicie w swoją piękną energię tak naprawdę. Lwa, takie lwicy, lwa, jesteście zadowoleni i jest słowo i wychodzicie ze słowem. Jest to bardzo stabilne, mocne słowo, mówiące naprawdę już wtedy jest to na ogniem i mieczem, jak to się mówi. Słuchajcie, wracacie, spinacie pięknie swoją energię, lwy. No i przede wszystkim macie pieniążki, walczycie, czy coś chcecie zasieć, czy coś chcecie stworzyć, ale to, co walczycie w tym tygodniu, słuchajcie, otrzymujecie. Jeżeli chodzi o uczucia, no to jest ewidentne pożegnanie. Nawet bym powiedziała, że to jest taki porządny kop, albo jesteście tuż po takich kopach, że komuś tam dałyście porządnego kopniaka, jest takie wyjście, słuchajcie, wyjście do przodu, pójście do przodu, pójście samemu. Macie dosyć, jest część raczków, które są tak naprawdę bardzo mocno były poniżone, bardzo mocno doskwierało tak naprawdę te życie, musi coś z waszego życia, słuchajcie, odejść. Jest też, moi drogie raczki, jest coś takiego, że ja stworzyłam, ja czekam na jakieś sprawy, słuchajcie, sądowo-bytowe, zawodowe, tak, bo to są sprawy, ale są to sprawy urzędowe i te sprawy urzędowe musicie, słuchajcie, czytajcie wszystko drobnym maczkiem. Czytajcie drobnym maczkiem, bo karta podpowiada, siódemka mieczy tutaj jest podpowiedzią, że nie dajemy się oszukać, nie dajemy się, pomaga nam w tym ktoś z trygonu z wody, ale... Musicie na to uważać, bo karty są kartami, natomiast jest to takie, tutaj karta mówi, że to wy też po części w tym tygodniu wykażecie się, słuchajcie, sprytem, dyplomacją, takim, taką, będziecie, powiedziałabym, że drogie lwy będziecie w tym tygodniu przebiegłe, cwane, po prostu będziecie mądrzejsze od swojego oponenta, od swojego przeciwnika i tak naprawdę pokonacie go słowem. Pokonacie go słowem, bo zrobiłyście dobre podłoże i później, jeżeli będzie gdzieś tam taki delikwentka do was podejdzie, to po prostu potraktujecie jej bardzo urzędowo i taka szosupka przegrywa na całej linii z wami. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o związki, no to nie widzę tutaj dobrych relacji, są przemówienia, są jakieś straty, być może pieniężne, być może jedno z was traci pracę, tak, być może odchodzi, być może musi gdzieś wyjechać za pracą, jest ta wielka strata, no bo trzeba pogonić za tym, tak, jest walka o to, jest walka o byt, ale słuchajcie, jest taka podpowiedź, że tych pieniążków wam nie zabraknie, czyli tak naprawdę, jeżeli nie dacie się oszukać, to tak, po pierwsze, pieniążków nie zabraknie, praca idzie od króla kielichów, czyli tak naprawdę trygon wody i słuchajcie, i praca jest z przeszłości. Praca z przeszłości, która daje wam umowę o pracę, czy kontrakt, czy coś nowego, czyli nie macie się, słuchajcie, czym bać. Natomiast, moi drogie lwy, jest też sytuacja taka, że część z was trafia, no dosłownie, mówię, za tamtą stronę krat. Jest coś takiego, że jeżeli się wywiążesz, bo tutaj jest taka karta, słuchajcie, drogie lwy, to jest
wywiązujesz się z czegoś, jeżeli chodzi o trygon wodny, wywiązujesz się z czegoś, to nie ma, słuchajcie, dziesiątki, nie ma dziesiątki mieczy, nie ma dziesiątki mieczy, idziecie sobie czysto w świat, coś zakończacie bardzo ładnie, ale jeżeli się nie wywiążecie, słuchajcie, to jest bardzo długa batalia, długa walka tak naprawdę, jest walka urzędowa i tutaj musicie uważać, żebyście nie zostali w jakiś sposób okradzeni tak naprawdę z tego, co... Dobra, moje lwy. Kurde, wszystkie, słuchajcie, znaki, nie wiem, czy taki tydzień jest, czy tak się gwiazdy ustawiają, ale powiem tak, nic na siłę. Tutaj nic na siłę, to wszystko tak naprawdę pięknie się zadzieje samo. Jeżeli tylko zachowacie słowo, macie wszystko w tym tygodniu, wszystko. Macie słowo, macie, jak to się mówi, pieniążek, macie wszystkie te narzędzia, tak, bo mamy tego maga, mamy tą nieskończoność, jesteśmy na kole nieskończoności, czyli tak naprawdę pięknie potraficie sobie, będziecie potrafili sobie z tymi sytuacjami, które do Was przyjdą, bardzo ładnie poradzić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zdrówko, no to ewidentnie tutaj widzę, że jest to coś, nie wiem, czy jest to miednica, czy są to biodra, czy są to, słuchajcie, lita grube, nie wiem, czy są to hemoroidy, bo jest to tyłek, dosłownie tyłek, słuchajcie, pokazuję, mi się, mam nadzieję, że nie utną tego filmu, ale jest tutaj tyłek, jest, słuchajcie, kręgosłup lędźwiowy i dłoń. I tyle. Tyle widzę, że coś się z tym zadziewa, ale to tak jakby było zrobione podłoże, to już by było zrobione, słuchajcie, do tego podłoże i będą diagnozy lub są już diagnozy i tak naprawdę dalej jest. Nie pokazują mi karty, co będzie dalej, a więcej nie mogę nadłożyć, ale będzie decyzyjność będzie w tym tygodniu niejako tak jakby była, to tak jakbyście mieli już wiedzę, tak? Mieli wiedzę i tak jakby oczekiwali tylko na to, co powie osoba odpowiedzialna za no, daną jednostkę chorobową, tak, czyli lekarz od danej jednostki chorobowej, moje drogie lwy. Poza tym nic złego nie widzę. Tydzień macie bardzo fajny, tylko musicie się wykazać, słuchajcie, sprytem, dyplomacją. Macie piękne słowo, macie słowo mówione, słowo wpisane jest u Was po prostu, to jest majstersztyk, bym powiedziała, więc, a poza tym, jeżeli będzie jakiś problem, to pomoże albo królowa, słuchajcie, denarów, albo pomoże król kielichów, także, znaczy król kielichów, czyli mamy tutaj trygon wody lub, słuchajcie, trygon ziemi, także tak to widzę, nic złego się nie dzieje, no jest coś takiego, że gonimy, tutaj jest podłoże, jeżeli chodzi o chłopów marnotrawnych, to gonimy ich, a poszedł wy, czy tam kobietki marnotrawne, tak? Jeżeli jakieś tam sytuacje, jeżeli praca, no to może być tak, że z jednej odchodzicie, ale zaraz do następnej za chwilę, moje drogie lwy, wchodzicie. Także tak to widzę i a poza tym słowo jest jakieś uznanie, jakiś gest, tylko musicie być sprytniejsze od innych, sprytniejsi, o tak bym powiedziała. Takie czytanie na ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie, słuchajcie, zapraszam do kolejnego czytania. Buziaki, pachaj. A i jeszcze, słuchajcie, przepraszam, jeszcze historia. Dla tych, które uczą, które są, no, są urzędowe, tak, jak to się mówi, pracują w biurach, są urzędowe, słuchajcie, to wszystko to, co tworzycie, będzie, bo to jest tak, ja jestem, ja mówię, ja piszę, ja coś stworzyłam, ja zrobiłam dobre podłoże, czy to jest projekt, czy to jest nowa, słuchajcie, sytuacja, to ja to daję, żeby to poszło urzędowo. Słuchajcie, musi iść przez górę, musi iść przez coś urzędowego, żebyście z tego nie zostali, słuchajcie, ograbieni, żebyście nie zostali ograbieni, nie wiem, czy z pomysłu, czy z projektu, czy z pracy, czy ze stanowiska, bo to dla Was powinny być te pieniążki, ta dziewiątka denarów powinna być dla Was, więc dlatego, moje drogie lwy, musicie się wykazać, słuchajcie, sprytem, taką cwanością, takim bycie takim cwanym, niemalże wyrafinowanym w tym tygodniu. Czasami takie energie są nam, ludziom, potrzebne. Buziaki, pa, pozdrawiam serdecznie, hej i do kolejnego czytania. Pa, hej.